Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś wtorek, 29 października. Na dzień dzisiejszy są słowa z Pisma Świętego, z Księgi Przypowieści, z rozdziału 2. Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. I z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 11. Odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Prawdopodobnie oglądasz ten codziennik rano, więc zaczynasz nowy dzień z inspiracją Bożego Słowa i ze szczególną zachętą. Z zachętą do tego, aby szukać Bożej mądrości, aby ją poznawać, doświadczać, wreszcie, aby w niej wzrastać. W wielu miejscach na kartach Pisma Świętego jesteśmy zachęceni do tego, aby wzrastać w Bogu i w Jego mądrości. To ważne zadanie dla każdego z nas. Boża mądrość przekracza nasze możliwości zrozumienia i dlatego fascynującym jest to, że przez całe życie możemy odkrywać w niej coś, co zaskakuje. W zasadzie te odkrycia możemy dokonywać każdego dnia. Nikt nie jest z ludzkiego punktu widzenia zbyt głupi. Nikt nie jest zbyt mądry, aby nie doświadczyć czegoś jeszcze, czegoś nowego, czegoś fascynującego. Dlatego jestem przekonany, że niezależnie czy myślimy o dzieciach, nastolatkach, osobach dojrzałych, seniorach, każdy ma możliwość doświadczenia Boga i Jego mądrości. Aby jej doświadczać, trzeba trwać w relacji, w bliskości z Panem Bogiem. Jesteśmy zachęceni do tego, aby trzymać się Bożego Słowa, aby w Nim odnajdywać tą właśnie mądrość. To pytanie do mnie, to pytanie do Ciebie. Jak bardzo trwam w tej relacji? Jak bardzo szukam Bożej mądrości i chcę w niej podążać? Dzisiaj oba fragmenty Bożego Słowa zachęcają nas do tego, byśmy trwali w bliskości z Panem Bogiem i byśmy w Nim widzieli mądrość. Mądrość do życia, do podejmowania decyzji, wreszcie mądrość do tego, aby po prostu być blisko, w zaufaniu, w wierze i w nadziei. W sposób szczególny dla mnie zachętą są słowa samego Jezusa, mówiące: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Dlaczego szczególne? Bo zachęcają do poszukiwania mądrości, ale też do pokory w tym wszystkim. Abyśmy swoich idei, swoich myśli nie wynosili zbyt wysoko, ale byśmy pamiętali, że we wszystkim możemy szukać Boga i doświadczać tego, co On dla nas przygotował. Tak więc chciejmy, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia, prosić Pana Boga, aby w mocy Ducha Świętego oświecał nasze serca, nasze umysły, abyśmy spotykając się z Nim w Jego Słowie, doświadczając Jego bliskości, wychodzili w doświadczeniu tego, że spotykamy się z Wszechmocnym i z Wszechmądrym Bogiem. Bogiem, który chce dzielić się swoją mądrością i który chce w tej mądrości mnie i Ciebie prowadzić. Dobrego dnia w bliskości z Bogiem, bo Bóg daje mądrość. Z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Czerpmy inspirację do życia, do mądrych wyborów, do podejmowania mądrych decyzji właśnie od Boga. Niech Pan Bóg Ci błogosławi. Wszystkiego dobrego.